Witam bardzo serdecznie naszych niestrudzonych pielgrzymów, którzy przemieszczają Polskę wzdłuż granic z obrazem Pana Jezusa Chrystusa Króla. Witam bardzo serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Pamiętam, że ostatnio rozstaliśmy się chyba w Suwałkach. Bardzo proszę opowiedzieć, co się działo później, bo chyba każdy dzień jest bogaty w wydarzenia. Zgadza się. Mieliśmy to szczęście, że z Suwałk wyruszyliśmy na podbój świata. Sejny, miejscowość, gdzie bazylika, i wielką radością było dla nas to, jak ujrzeliśmy nasz obraz Chrystusa Króla w bocznej kaplicy. Ojej, piękne. Tak właśnie uklęknęliśmy oczywiście z radością, byliśmy u siebie, ośpiewaliśmy Chrystus Królem. I co się dzieje? Dowiadujemy się, że była tam taka dobra dusza, już zmarła, ale przeprowadziła kilka lat wcześniej intronizację w duchu Rosalii Celak. I ten wizerunek udało jej się dzięki przychylności księdza proboszcza w bocznej kaplicy, gdzie wisi do tej pory w ramie. Także pozdrawiamy księdza proboszcza Cejn, siostrę zakonną, która o 22 czy do 23 szukała jeszcze dla nas pieczywa po sklepach, i dla niej sklepy były otworem, że tak powiem, stały. Cejn natomiast wyruszyliśmy na następny dzień na podbój świata, czyli tak zwanej wschodniej części dawnej Polski, czyli Księstwa Litewskiego, a ściślej Wilna. Naszym celem było odwiedzenie sanktuarium maryjnego w Ostrej Bramie. Ale oprócz tego nawiedziliśmy miejsca związane z siostrą Faustyną Kowalską, księdzem Michałem Sopoćko. Nocowaliśmy tam u sióstr Miłosierdzia Bożego, które prowadzą między innymi hospicjum. Ale największym przeżyciem, to wiadomo, to jest spotkanie z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej. Nasi dziadowie, ojcowie też tam wędrowali. Często nasze korzenie są z tamtych stron i tutaj nasi pielgrzymi też do tego nawiązywali. Moja rodzina również związana jest z Kresami. Też moja rodzina się wywodzi ze szlachty, ze strony prababki. Odkryłem tam też swoje korzenie, nawet mój herb rodowy po babce był na jednym z pałaców. Się śmiałem, że chyba wrócę tutaj i dla nas wreszcie jakieś lokum będzie. Na to przewodnik nam powiedział, że musiałbym obywatelstwo litewskie najpierw sobie zorganizować. Ale to oczywiście jest taka dygresja osobista, ale czuliśmy się bardzo dobrze tam ze względu na obecność Polaków. Jest 20% Polaków w Wilnie, ale oni są pełni wiary i widząc wizerunek Pana Jezusa, błogosławili nas, dziękowali ze łzami w oczach. Nawet jedna z sióstr proroctwo wypowiedziała takie, jak zobaczyła, że nie zostaliśmy godnie przyjęci przez obsługę tego kościoła, właśnie tej kaplicy. Zostaliśmy wyproszeni na ulicę, kiedy przyszliśmy na mszę świętą, ponieważ nie chcieliśmy założyć kagańcy na twarz, czyli tych masek strasznych. Nie zakrywamy przed Panem Jezusem, przed Matką Bożą swoich wizerunków. To nie jest zgodne w ogóle z nauczeniem kościoła. A co więcej, ale mieliśmy tę łaskę poleżeć sobie na ulicy przed tą bramą, ostrą bramą, w czasie mszy świętej, w czasie deszczu też. To była łaska oczyszczająca. Leżąc krzyżem na tym bruku, gdzie nasi ojcowie, dziadowie też kładli się krzyżem, zwłaszcza w obliczu jakiegoś zagrożenia. Także wcale to dla nas nie było upokarzające, wprost przeciwnie. Otrzymywaliśmy wiele łask w postaci spotykania z ludźmi, którzy nam błogosławili. Jedna z tych kobiet, która przyszła tam nam podziękować i z nami się modliła, wyrzekła takie słowa. To mamy nagrane, że z Polski wyjdzie taka siła i taka moc, że Polska jest włączona do tego, odegra rolę przygotowania do przyjścia Pana Jezusa ponownego, czyli do paruzji. Tak to spokojnie powiedziała. Nas oczywiście, u nas się pojawiły łzy, że czujemy to, chociaż nie potrafimy tego po ludzku zrozumieć, pojąć, ale że jesteśmy włączeni w jakiś plan Boży i to się na naszych oczach realizuje. To, co możemy robić, to robimy. Wilno nas przywitało ulewnym deszczem.
Po prostu nogi nasze tonęły w kałużach, nawet nie konęły, to były potoki. Kto wie, jak jest Wilno umiejscowione, to na ze wzgórz spływa woda do środka, można powiedzieć, do takiej Niewki, gdzie miasto się znajduje, a dookoła wzgórza. I to było takie oczyszczające pierwszego dnia. I wielka radość na drugi dzień, kiedy się wypogodziło. Poszliśmy jeszcze raz szturmować ostrą bramę i wtedy się udało większości nam dostać. Była inna zmiana ochroniarzy, chociaż później już się zorientowali, że mamy no, taką siłę i moc, że dla nas, no, na nas jest to po prostu bardzo ważne. Mieliśmy natomiast mszę, jeśli nam nie pozwolono w ostrej bramie jej sprawować, u ojców, w dawnym kościele u ojców Dominikanów o godzinie 15:00 wspaniały kapłan młody nas z radością przyjął, kazał wprowadzić wózek z obrazem przez sam środek kościoła. Zaraz się znaleźli nasi rodacy. Jedna przez drugą podawała informacje, nie wiem jak się komunikują, ale to było błyskawiczne, że po zakończeniu mszy to już była gromada naszych kobiet wiernych sióstr, które się szczerze modliły. Są relacje, tutaj Rysio nasz filmował to, już puścił na kanale Sławek Wekrzewski, można zobaczyć. To nasz przyjaciel Mirek puszcza z Warszawy te filmy. I co ciekawego, kapłan nas zaprosił do siebie na kawę i zobaczyliśmy jego skromne mieszkanko na zapleczu, można powiedzieć, no, mury 300-letnie i odpadający tynk, sypiący się, można powiedzieć, na głowę księdza, a jednocześnie tyle radości i taka swoboda. Z lodówki, co mu kto nam wyjmował, swoimi kanapkami się dzielił, to nie dojadł nawet. Kot, którego przywieźliśmy z Polski, robił co chciał, ksiądz go ganiał po zakrystii i okolice, bo to wszystko razem. I mieszkanie księdza, i zakrystia, i zaplecze gospodarcze. I tak się swobodnie żyje ludziom, którzy mają wolnego ducha. Msza święta rozpoczęła się koronką do Miłosierdzia Bożego przed obrazem, tym wizerunkiem, tym pierwszym wizerunkiem malowanym przez Kazimierskiego. Tak chyba się on tak nazywał. Co ciekawe, wszyscy się tak jakby dobrze czuli i wiedzieli, dlaczego z tym wizerunkiem się pojawiliśmy. Nikomu nie musieliśmy tłumaczyć skąd, dlaczego i po co. I to jest piękne, że jak ktoś ma Bożego Ducha, to głupich pytań nie zadaje. I co więcej, przewodnik Polak z radością nam opowiadał o takich tajemnicach tego miasta i miejscach cudownych, dla nas chwalebnych, mówiących o chwale Polaków w tym mieście, kto budował to miasto, kto je no, ubogacał poprzez polską kulturę. Byliśmy między innymi w katedrze, która kiedyś była za czasów komunistycznych galerią obrazów. Całe szczęście, bo chcieli tam fabrykę traktorów zorganizować. Całe szczęście, że do ich głów doszło, że się nie nadaje tak piękna budowla. Ocalała przepiękne kaplice, między innymi kaplica, gdzie znajduje się trumna naszego świętego Kazimierza Królewicza, która konkuruje z wawelską kaplicą zygmuntowską. Pamiętajmy, że Wilno było miastem królewskim, tam nasi królowie często bywali i co ciekawe, mieliśmy takie wrażenia, że tam nigdy Polska stamtąd nie wyszła, że nadal jesteśmy w Polsce. Mamy takie wrażenia, że niektórzy nam zazdroszczą i mówią, że my sobie wycieczki krajoznawcze robimy, a my chcemy tylko powiedzieć, że odczytując znaki Boże, idziemy tam, gdzie jesteśmy wezwani, dosłownie wzywani i łzy tych ludzi, Polaków, którzy nas przywitali, świadczą o tym, że oni czekali. I tak opatrznościowo widzimy, ten Pan Jezus jest jakby, zwłaszcza dla tych starych Polaków, starszej generacji, tym podkreśleniem ich wierności, że warto było poczekać, że teraz u schyłku ich życia ten Pan Jezus im się odwdzięcza, przychodząc do nich.
I to mieliśmy wielokrotnie coś takiego, wielokrotnie to przeżywaliśmy. Niekończące się rozmowy, właśnie o pierwszej, drugiej w nocy kończymy rozmowy przy stole, sióstr zakonnych, u których byliśmy, świadectwa, modlitwy, czuwania nocne, bo jeszcze mieliśmy do adoracji kaplicę do dyspozycji. I z tego my jesteśmy cały czas troszkę tak otumanieni, może nie tyle, ale nie jesteśmy w stanie wszystkiego pojąć, zrozumieć, bo jest taki natłok tych wszystkich rzeczy, które się dzieją wokół nas. My jeszcze nie wiemy, w czym bierzemy udział, a już się dzieją następne rzeczy. Wielkim przeżyciem też było odwiedzenie cmentarza na Rosie, naszych przodków, którzy tam leżą. Cmentarz, który został przedzielony na pół budową trasy za czasów komunistycznych tak zwanych. Droga na grobach, na kościach naszych rodaków. Wielu wspaniałych ludzi tam leży. Polskie nazwiska, te wszystkie rzeźby, dzieła sztuki. Chodziliśmy po galerii sztuki polskiej, naszej kultury. Przykre było to, że idąc do Pałacu Prezydenckiego, prezydenta Litwy, był obecny, może nawet obserwował nas, bo na środku placu stanęliśmy, uklęknęliśmy z wodą święconą, solą egzorcyzmowaną, żeby złe duchy tam odeszły. Modliliśmy się o powodzenie Litwy i władz Litwy, żeby przyjęli Pana Jezusa za swojego króla. My sobie nie uzurpujemy prawa jako Polacy, że tylko my mamy Pana Jezusa za króla. Niech inne narody go przyjmują, dlatego idziemy do nich. Jak się uda, to i do innych krajów, jak nas Pan Jezus pośle, Jego wola. Natomiast idąc do Pałacu Prezydenckiego, po prawej stronie jest Uniwersytet Wileński. I z przerażeniem patrzyliśmy na tę młodzież, która w kolejce ustawiała się, żeby wejść na uczelnię na drugi dzień. To było 31 sierpnia, żeby 1 września rozpocząć rok akademicki i udowodnić, że wolno im wejść na teren uczelni, dając swoje zaświadczenia o szczepieniu albo ewentualnych zaświadczeniach o testach. Zbrodnia, jeszcze raz zbrodnia na tej młodzieży. Co z tej młodzieży będzie? Czy mają okupić swoim życiem wykształcenie? Absurd jakiś, koszmar, który się dzieje na naszych oczach. Lepiej niech ta młodzież się nie kształci, jeśli ma oddać swoje życie, ma się poświęcić swoje życie. Przepraszam, ale to jest jakiś koszmar, który na naszych oczach się dzieje. My się z tym nie zgadzamy, bo widzimy, do czego to prowadzi. Mamy nadzieję w Panu Jezusie, który daje nam siłę, daje nam moc. Wróciliśmy do Polski z wielką radością. Po drodze jeszcze modliliśmy się pod więzieniem, bardzo ciężkim więzieniem, gdzie no i zbrodniarze tam są. O wszystkich się modliliśmy. Także i za ofiary, które tam w czasach jeszcze III Rzeszy i później NKWD ginęły. Siostra zakonna przełożona nam opowiedziała taką historię, że miała spotkanie z kobietą, która tam przychodziła na modlitwę do kaplicy sióstr Miłosierdzia Bożego i któregoś dnia przybiegła i mówi: jak wy dużo macie tutaj u siebie ludzi. No zdziwiła się siostra, bo tam akurat nikogo nie było. I co powiedziała? Że bardzo dużo tych dusz, które tam pokutują od tego więzienia, bo to jest po sąsiedzku, które tam było, przychodzą na modlitwę, prosząc o łaskę zbawienia, o wybawienie z czyśćca, pokutują jeszcze. I nie wiemy, czy to są oprawcy, ci z NKWD, z Gestapo, czy Bóg jeszcze skąd, ZS, czy to są ci więźniowie, którzy się nie pojednali jeszcze z Panem Bogiem, ale tłum ich jest w tej kapliczce u sióstr. My w to wierzymy, bo wiemy, że w czasie mszy świętej dusze tam przychodzą, te pragnące łaski płynącej z ofiary najświętszej Pana Jezusa. Obmadlamy ich wszystkich, święcimy wodą. Nie ma chwili praktycznie wytchnienia. Zawsze ktoś z nas się modli, czy na różańcu, czy koronką. To się wszystko dzieje. Idąc tymi ścieżkami, alejkami cmentarza, wszystkich obmadlaliśmy. Bez różnicy, czy Polak, czy Litwin, czy Rosjanin, czy ktokolwiek inny, czy Niemiec. Wszystkich ich oddajemy Panu Jezusowi. Nie ma tu u nas jakiegoś szowinizmu, że tylko my Polacy się liczymy. Nieprawda. My mamy nieść pokój, miłość. Tak samo teraz, idąc wzdłuż granic Białorusi, nas się szczuje na Białorusinów, że od nich pochodzi jakieś niebezpieczeństwo. Nic podobnego. To ktoś nam zorganizował przecież najazd na Europę przez granicę,
i używa się do tego wojsk. Wprowadzono nam tu stan wyjątkowy na granicy. I teraz wiemy, dlaczego Pan Jezus w tym momencie nas tutaj przysłał. Idziemy wzdłuż granic, niczego się nie bojąc, mamy wielki pokój w sercu, ponieważ wiemy, że Pan Jezus, jak będzie chciał, to nam przepustkę przed każdym wojskiem, każdym policjantem, strażnikiem da. I tak było. Do tej pory nie mieliśmy żadnych, ale to żadnych nieprzyjemności. Rozmowa z policjantami, strażnikami granicznymi, wojskiem jest oparta na jakimś zaufaniu. Wojsko od nas i policjanci dostają wizerunek Pana Jezusa z modlitwą, zapewniamy o modlitwie za ich rodziny, pozdrawiają nas tych amfibii, tych bojowych wozów i schodzi z nich ciśnienie. Po prostu Pan Jezus rozbraja ich wszystkich, bo zasieki owszem są drut kolczasty i nie wiadomo po co i dlaczego, natomiast Pan Jezus tam idzie w tym wizerunku z tak pogodnym obliczem jako król i mówi: dzieci, nie wygłupiajcie się, bo mamy ze sobą normalnie i nie lękajcie się, mamy ze sobą normalnie żyć, współpracować, normalnie żyć. Co więcej, tutaj idąc w kierunku wschodnim, odwiedzamy sanktuaria maryjne. Jak już nie mamy czasu, to podjeżdżamy samochodem, ale zawsze wracamy w to miejsce, gdzie szliśmy pieszo i cały czas nasza droga jest piesza, tylko korzystamy ze środków transportu i tutaj błogosławieństwem jest pojazd terenowy, taki Jeep Mitsubishi, który nam podarował na czas pielgrzymki Piotr z Kętrzyna. Wielkie błogosławieństwo, pozdrawiamy go, ponieważ on używał go do polowań na zwierzynę, a teraz dzisiaj z nim rozmawiałem, mówię, że dzięki temu Pan Jezus poluje na ludzi, ale tak wspaniale, że przysyła nam ludzi i poluje na ich serca poprzez ich serca, że nie są w stanie w domu usiedzieć i muszą do nas przybyć. I jak ktoś mówi, że nie ma czasu, nie ma urlopu i coś takiego, tutaj są ludzie, którzy swoje firmy zamykają, zostawiają rodziny, swoje interesy i przestają się przejmować tym światem za bardzo, idą za Panem Jezusem chociaż kilka godzin albo kilka dni. Właśnie przybyła do nas siostra Aldona, która już jest po raz czwarty z brzegu Dolnego, z Dolnego Śląska. Przybył do nas wczoraj brat Maciek z Berlina, śladami Nicole. I tak co chwila ktoś przyjeżdża. Jeszcze dzisiaj z Wałcza dwa małżeństwa. I się nie przejmują. Wymontowali siedzenia tylne ze swoich osobowych samochodów, że w razie czego jak nie będzie gdzie nocować, to w samochodzie. Nie przejmują się. Po raz kolejny przybyli. Jest dzisiaj nas 16 osób. Mówię to, bo dzisiaj jest 5 września. Dobrze mówię? 5 czy 6? Zobaczcie na zegarki. 6 września, przepraszam. 5 to był wczoraj i byliśmy. I też wielką radością mogę tutaj powiedzieć, że dzień wcześniej jeszcze, 4, będąc w jednym z tych sanktuariów maryjnych, gdzie po mszy świętej udaje nam się odczytać akt oddania się Panu Jezusowi, z którego korzystamy z tekstu jubileuszowego aktu oddania się Panu Jezusowi pod Jego władzę na rocznicę chrztu Polski, na 1050. rocznicę chrztu Polski sprzed kilku lat. I ten tekst jest dokładnie tak pięknie opracowany, jak te nasze akty intronizacyjne. I nie mamy problemu z kapłanami, którzy zawsze chcą imprymatur i zgodę biskupa na taki akt, ponieważ jest to już uznane przez Kościół. Proszę sobie zajrzeć. Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa na Króla i Pana. Tam jest więcej o Polsce i narodzie polskim niż w innych aktach. Także z tego korzystamy. Wpadł nam w ręce z jednym z kościółków cudownych. I po mszy świętej, czy przed mszą świętą, poprosiłem jednego z księży, który pracuje w kurii, pracuje w Ełku, o numer telefonu do kurii. On mi dał bezpośredni telefon do księdza biskupa Jerzego Mazura. Zadzwoniłem w czasie śniadania, ksiądz biskup odebrał i bardzo sympatycznie ze mną rozmawiając, zaprosił nas na taką piękną uroczystość 20-lecia koronacji obrazu Matki Bożej w Krasnym Boże, gdzie wczoraj spędziliśmy wspaniały dzień
i z biskupem, i z tymi ludźmi, z wspólnotami różańcowymi, bo ta Matka Boża w Krasnoborze to jest Matka Boża Różańcowa. I trzykrotnie od ołtarza ksiądz biskup nas pozdrawiał. Ksiądz proboszcz i biskup pozwolili mi opowiedzieć o naszej pielgrzymce przed mszą świętą. Nawet biskup poczekał, aż skończę, bo już szedł w procesji. I jeszcze raz po mszy świętej, jeszcze raz nas pobłogosławił. Nawet spytał się, czy nie potrzebujemy jakichś środków finansowych, czy wszystko. Powiedziałem, że nie, bo Pan Bóg błogosławi. Ciągle ludzie się zdarzają, którzy nam pomagają. Ksiądz biskup jest także polecił nas innym. Zrobiliśmy sobie nawet wspólne zdjęcie. Każdego indywidualnie jeszcze pobłogosławił. Wspólna agapa. I ruszyliśmy dalej do pięknego miejsca, które się nazywa Studzieniczna. Każdy, kto tutaj bywa pod Augustowem, wie, o czym mówię. Na wyspie kaplica, w niej wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, słynący łaskami od XVII wieku. Tutaj była pustelnia. Tutaj nawet mogliśmy się napić wody źródlanej, takiej ze studni prawdziwej, zimnej, cudownej. Tutaj odbywają się piękne, cudowne wręcz różańce na wodzie. Kto żywy, kto ma łódkę, żaglówkę, podjeżdża wieczorem, chyba ostatnia niedziela, nie pamiętamy, niedziela, jeśli chodzi o sierpnia, gdzie i przyjezdni, i miejscowi, kto ma jakąś łódeczkę, to wypływa na jezioro i z głośników płynie modlitwa różańcowa na jeziorze, aż do późna, jest z pochodniami. To jest niezapomniane, cudowne wydarzenie i z każdym rokiem to się rozrasta. Kto to przeżył, to tam wraca rokrocznie. Ruszyliśmy dalej, ponieważ dostaliśmy namiary, że jest w takiej miejscowości znanej z tego, że ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko tam w tej parafii urodził się, żył w Suchowoli, że jest przeprowadzona intronizacja do serca Pana Jezusa. No pojechaliśmy tam z myślą, że może włączymy się w te rekolekcje, intronizację. Niestety nie spotkaliśmy się ze zrozumieniem kapłana. Wręcz przeciwnie, nie podobało mu się, że jest tytuł na naszym obrazie Chrystus Król Polski, bo on chciał tylko serce Pana Jezusa czcić. No wola Twoja, Panie. Otrzepaliśmy pył z naszych sandałów, poszliśmy dalej i pojechaliśmy do miejsca, gdzie się urodził ksiądz Jerzy, sługa Boży i no już błogosławiony teraz ksiądz Jerzy, którego miałem okazję też poznać, bo jestem z Warszawy i na wszystkich mszach z ojczyzny uczestniczyłem z jego udziałem. Ale co ciekawe, tam pomodliliśmy się przy głazie pamiątkowym, gdzie się urodził, gdzie był dom. Jest ten dom, ale jest głaz pamiątkowy przez środowiska Solidarności Ludzi Pracy postawiony. Pomodliliśmy się za wszystkich kapłanów zamordowanych w stanie wojennym, a zginęło ich co najmniej czterech. I oddaliśmy po prostu i tych mieszkańców, i kapłanów, którzy nam wiernie służą do tej pory. No i ruszyliśmy dalej do pięknego miejsca zwanego nie tylko sanktuarium, ale jak? Powiedzcie, jak się nazywany, ale jak ludzie nazywają potocznie go? Że jest to sanatorium Matki Bożej. Dlaczego sanatorium? Ponieważ tam ludzie wypoczywają przed tym wizerunkiem Matki Bożej. Najpiękniejsze oblicze, jakie widzieliśmy. Sanatorium, sanktuarium Matki Bożej w Różanymstoku, które istnieje od XVI wieku i gdzie ostatni wizerunek został po wojnie w 1946 roku, w czasie wojny, tak, namalowany, natomiast po wojnie. Ukradziony wizerunek i zaginął w głębi Rosji, gdzieś tej sowieckiej. Natomiast wizerunek został namalowany przez artystę z Warszawy, gdzie jego pracownia, ją sam też zginął w Powstaniu Warszawskim. Natomiast ten wizerunek został, ocalał jako jedyny. I co ciekawe, jest to nasza rodaczka
z Warszawy, warszawianka. Twarz, buzia Matki Bożej jest wzorowana na tej kobiecie z Warszawy, która możliwe, że też zginęła w czasie powstania Warszawy. Piękna buzia słowiańska o niebieskich oczach. Kto tutaj przyjedzie do Różanego Stoku, to jest zapatrzony. Nawet usłyszałem, że biskup Zawitkowski tak się zapatrzył na Matkę Bożą, który zawsze mówił, że tylko Łowicka jest najpiękniejsza, księżna Łowicka. Natomiast tak się zakochał w tym wizerunku, że zostawił swój złoty pierścień jako wotum i został przypięty do sukienki Matki Bożej. Ale oprócz wizerunku Matki Bożej jest cudowna kaplica wiecznej adoracji. O każdej porze można wejść, a przynajmniej w większości dnia wejść i się wyciszyć. Przepiękna monstrancja, w której to jest unikat na skalę światową. Jest zaznaczone są kontury i wizerunek świętego Józefa, świętej rodziny Matka Boża i święty Józef, aureolka, która świadczy o tym, że to jest Józef. Tam można powiedzieć, że ojcowie salezjanie stworzyli taką namiastkę nieba. Ktoś, co tam wchodzi, to nawet nie mruknie. Nie ma odwagi. Nie ma odwagi zakłócać ciszy. Sama monstrancja nas jakoś jako arcydzieło sztuki złotniczej i w centrum, można powiedzieć, ażurowe. Tam nie ma zbędnych jakichś detali. Serce, wizerunek Matki Bożej, świętej rodziny, w centrum oczywiście hostia i serce. I to tak nas pobudza do modlitwy, do żarliwej modlitwy. Dowiedziałem się też, że autorzy tego dzieła zostali poproszeni o wykonanie tych relikwii, to znaczy o budowę relikwii tego naszego błogosławionego księdza prymasa Wyszyńskiego i Róży Czackiej teraz na beatyfikację, która ma się odbyć 12 właśnie września w Warszawie. Ruszając z Różanego Stoku dotarliśmy, idąc pieszo oczywiście, do Sokółki. Nie mogło nas tutaj zabraknąć. Uczestniczyliśmy we mszy świętej, gdzie również znaleźliśmy zrozumienie u księdza dziekana i jeszcze księdza wikarego, który pięknie mówił nam o cierpieniu. U nich znaleźliśmy wielkie zrozumienie, stawiając obraz przed ołtarz i przy blisko kaplicy tego cudu eucharystycznego. Mogłem osobiście odczytać ten akt oddania się Panu Jezusowi. Ale to jest piękne. Gdy dotarliśmy do kaplicy wcześniej, to no, położyliśmy się krzyżem przed tym cudem eucharystycznym. Myślę, że większość wie w Polsce i na świecie, że tutaj Pan Jezus się objawił w hostii, w tej kropli krwi i w tej tkance serca konającego człowieka, że jest naprawdę obecny. Tutaj nasz rozum ludzki nie jest w stanie tego pojąć. Kaplica w bocznym ołtarzu jest temu poświęcona. I tutaj kolana się same uginają, nie mówiąc już o karkach, że po prostu trzeba krzyżem leżeć i milczeć. Nic więcej od siebie nie możemy dodać. Jesteśmy umówieni jutro na mszę świętą na 7:15. Ksiądz proboszcz będzie sprawował. Będziemy dalej oddawać tę naszą drogę, pielgrzymkę, a właściwie no Polskę. I modlimy się cały czas o rozeznanie, gdzie nasza droga ma prowadzić. Żeby to nic nie było od nas, żadne nasze ambicje, tylko to, co Pan Jezus od nas wymaga, czego pragnie. No myślę, że my się tak też pomału zmieniamy. Każdy z nas ma no taki bagaż ze sobą i tych ran, jakie tu przyniósł na pielgrzymkę. I że tutaj mamy okazję być też w sanatorium właśnie. Od sanktuarium maryjnego do maryjnego. Jest tak ciekawie, że Matka Boża już od Jasnej Góry nas tak prowadzi i także już granic i wszerz jak potrzeba. Co odkryliśmy? Że nie są ważne kilometry, nie są ważne drogi leśne, dukty, że najbliżej granicy mamy pójść, ale
spotkanie z drugim człowiekiem. I kto nas zaprosi, kto nas, nie nas, przepraszam, źle mówię, kto poprosi Pana Jezusa o pomoc, zaprosi Go, ten jakby wskazuje dalszą drogę, naszą marszrutę, że każdego dnia ustalamy. Dzisiaj się zgłosił do nas człowiek, który powiedział, że koniecznie musimy iść do Supraśla. Także jutro 33 kilometry właśnie z Sokółki idziemy do Supraśla. Nieważne, że po drodze są jakieś posterunki policyjno-wojskowe. To jest nieważne. Pan Jezus nam załatwi, jak potrzeba, przepustkę. Mamy iść, ponieważ tam ludzie czekają na Pana Jezusa. Są przygotowani. Poza tym przypomnę, że jesteśmy na Podlasiu, a Podlasiacy mają wielkie serca, bardzo pojemne. Oni się nie dali zmaterializować, to znaczy nie jest tak jak w innych regionach kraju, że ważniejsze są dla nich pieniądze, dobra materialne. Nadal mają w sobie żywą wiarę, prostą, żywą wiarę i to jest piękne. Wiem, że będą następne jakieś przygody, które są związane z tym, że oddaliśmy się Panu Jezusowi i to owocuje. Kto się naprawdę odda, to otrzymuje 100 razy więcej, jakby się wydawało, że coś tracimy, bo oddajemy swój czas, jakieś siły i tak dalej, natomiast to 1000 razy więcej otrzymujemy od razu w drodze. Samo spotkanie z ciekawymi ludźmi, prostymi często ludźmi, a tak głębokimi. Dzisiaj jakie wrażenie zrobiła na nas starsza kobieta, która wyszła do drogi, zobaczyła, że idziemy, o pielgrzymka, może się zatrzymacie. Z różańcem w ręku wyszła na ogródek pomodlić się koronką do Miłosierdzia Bożego. Spytaliśmy tylko, czy możemy z nią się pomodlić. Oczywiście, czekałam tak jakby na was. I zaczęła opowiadać o swoim życiu na kolanach na jej podwórku, bardzo chyba najskromniejszy dom w tej miejscowości. 22 prawnucząt, 18 wnucząt, taki dorobek, 48 lat życia z mężem i skromniutki domek, wody nam dała, takiej źródlanej ze studni, kwiatki dla Pana Jezusa, nic wam nie mogę zrobić, bo sama niewiele ma, mieszka kątem, bo już dom jej jest praktycznie sprzedany, dzieci poszły w świat. Ale to piękne, świadectwo wiary, żywe oczy takie śmiejące się i różaniec w ręku. To jest najpiękniejsze, to jest właśnie Podlasie, kwintesencja Podlasia. Także mamy tak piękny ten szlak pielgrzymi, wędrujący żywy Kościół, że tylko zapraszamy. Po prostu co chwila ktoś przyjeżdża, odjeżdża, nasza Hania Bielicka, czyli Ania, pojechała zobaczyć swojego wnuka, swoją córkę jedną, drugą i już wraca z powrotem, bo nie może tak bezczynnie, ale nie czuje się tam aż tak potrzebna. Zaraz wraca, tęskni za nami, jak za rodziną po prostu. To, co mogła zrobić, co dopilnować, to już jest. I tak jest z innymi. Tu jest Aldonka ze mną, tu jest brat Ryszard. I tutaj małżeństwo choćby z Frankfurtu nie liczą czasu, choć kolana chore czy cokolwiek, ale nie chcą nas opuszczać, chociaż mogliby sobie gdzieś zorganizować, nie wiem, na Teneryfie czy gdzieś indziej jakiś kurort, ale wolą tutaj z nami być i to jest piękne, z Panem Jezusem. Te przygody nie mają końca. I chciałbym tutaj tym, którzy tak po ludzku myślą, boją się, co to będzie, czy my zdążymy przed zimą, to chciałbym zapewnić wszemi wobec wszystkich, bo tutaj się nie, to nie jest moje zdanie, tylko ja tutaj się radzę ludzi starszych, którzy się naprawdę modlą, że dla Pana Jezusa nie ma czasu zimowego, letniego, wiosennego. Jest jeden czas łaski. I nie będziemy Panu Jezusowi ograniczać czasu, czy to będzie w zimę, czy na wiosnę, czy na jesieni, to jest najmniej ważne i ilość kilometrów, jaką przebędziemy. Tylko wydaje się, ile miłości będziemy mogli Pana Jezusa rozlać na Polskę i do kogo dotrzeć. Niech nikt nie mówi, że nie ma szansy tutaj się dołączyć. Idąc dookoła Polski, każdy może dotrzeć z każdego miejsca, gdzie mieszka. Jeśli z zagranicy przyjeżdżają do nas rodacy, to tym bardziej
tu z Polski każdy może wsiąść w samochód, w pociąg, w autobus i dojechać. Zapraszamy chociaż na kilka godzin. Także to tyle. Bardzo serdecznie dziękujemy pielgrzymom, że podjęli wielki trud za naszą ojczyznę Polskę, po to, by były respektowane prawa Boże, by Pan Jezus wziął ją pod swoje władanie, by nas ratował. Pielgrzymi ewangelizują, rozdają napotkanym osobom obrazki z wizerunkiem Chrystusa Króla, z modlitwami i myślę, że ludzie bardzo chętnie biorą, tak? Tak. Nie zdarzyło się, żeby ktoś obrazek zwrócił. My to zresztą rozpoznajemy. Widzimy po uśmiechniętych twarzach, żywych oczach. Ktoś się uśmiecha i wyciąga ręce. Dzieci. Nie mówiąc już o służbach mundurowych. Policjanci też od nas dostają. Wojskowi, leśnicy. Mogę jeszcze wspomnieć, że tutaj leśniczy, który cały dzień z nami spędził wczoraj dzień, oddawał te swoje tereny, które ma powierzone w ramach obowiązków służbowych Panu Jezusowi, żeby pamiętać tymi hektarami lasu Puszczy Augustowskiej, całymi kilometrami, można powiedzieć, zwierzyną, łącznie z żubrami, jeleniami i całym tym bogactwem, jakie Polska posiada, polska ziemia, polskie lasy, że jest to błogosławiony czas i miejsce. Każdy może oddać ten swój kawałek polskiej ziemi, który otrzymał od Boga. Przypomnę, że Pan Bóg dał nam tę ziemię tutaj, żebyśmy o nią dbali, żebyśmy pomnażali, żeby o nią dbać, pielęgnować, chronić. Nie rozprzedawać, nie niszczyć. I na przykładzie tego naszego leśniczego, który takie piękne świadectwo dał, no mieliśmy łzy w oczach, jak on akt strzelisty wypowiedział, i tak prosto i na temat, że wszystko Pan Jezusowi oddaje i te swoje leśnictwo, nadleśnictwo i pracę i zwierzątka i rośliny i krzaki i drzewa. No nic dodać, nic ująć i tak powinno być. Właśnie po to idziemy, żeby to wszyscy umieli zrozumieć, że nie idziemy dla swojej chwały, ale no i że nie damy rady sami, no nie damy. Dlatego potrzebne jest to błogosławieństwo Pana Jezusa Chrystusa Króla. Niech Pan Jezus dodaje sił na każdy dzień. Serdecznie pozdrawiamy z Chicago naszych pielgrzymów i króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Pozdrawiamy serdecznie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.